I to jest właśnie ten moment, kiedy mogę sobie nagrać odcinek po meczu niedzielnym, który był najprawdopodobniej najważniejszym meczem w tym sezonie. Jak widać, tutaj mamy czwarte miejsce w naszej lidze, czyli mecz udało się wygrać, awansować o jedną pozycję. Tabela prezentuje się następująco. Zapomniałem wspomnieć w poprzednim filmie, że podstawą do tego, żebym ja miał czwarte miejsce, było to, że by drużyna z szóstego miejsca aktualnego przegrała swój mecz, ewentualnie zremisowała go. Ja musiałem wygrać i udało się. Wygrałem 4-0. To był totalny spontan. Sami widzieliście, jak ustawiałem skład. To było atak skrzydłami, a nie środkiem. Postanowiłem przekombinować. No i udało się. Pierwsza bramka z rzutu rożnego, czyli po taktyce atakiem skrzydłami. Druga bramka również do dośrodkowania z rzutu rożnego, czyli mamy drugą bramkę po naszej taktyce. No i trzecia i czwarta bramka padła pod sam koniec meczu, 83 i 87 minuta. Trzecia bramka tylko, nie, trzecia również, nadbiegający z lewego skrzydła, czyli również po ataku skrzydłem. I tylko czwarta bramka nie padła po taktyce, ponieważ tutaj widać, że piłkarz posłał z rzutu wolnego fantastyczną bombę pod poprzeczkę z 30 metrów i padła kolejna bramka. To wygląda tutaj bardzo elegancko. Proszę zobaczyć jeszcze tutaj statystyki. Pomoc kiepska, goście byli nędzną. Tutaj staty też miał trochę lepsze, no ale grałem u siebie. Udało się uderzyć w jakiś tam słaby punkt przeciwnika. Oceny szczegółowe prezentują się następująco. Można się tutaj przyjrzeć. Tutaj też miałem mniej tych statów, no ale jak widać, wystarczyło. Dobrze się ustawiłem po prostu. I drużyna rozegrała mecz. 420 tysięcy z tego meczu, bardzo elegancko. Miałem chyba pełny stadion, zaraz zobaczę to jeszcze raz. Mecze. Tak, stadion był pełen, 12 tysięcy kibiców, więc na pewno już teraz po sezonie trzeba by ten stadion rozbudować. Zapomniałem jeszcze wspomnieć w poprzednim filmie to, że tutaj od czterech meczów w ogóle nie strzeliłem bramki, a straciłem ich aż 15, no to nieciekawie. 4 w sparingach i 11 w meczach ligowych. To trochę bolało, ale udało się wygrać 4-0. Jeszcze raz może pokażę tabelę. Liga prezentuje się następująco. Z czwartego miejsca mam baraż o ligę szóstą. Najlepsi strzelcy tutaj. Zakończyło się w ten sposób. Po 9 bramek, dwóch zawodników. Kolejny mecz gram, właśnie ten baraż, z drużyną z ligi szóstej. Przedstawię może tą drużynę tak delikatnie. Piąte miejsce zajęli. Jak widać tutaj, dwa punkty zabrakło im do tego, żeby nie grać tego barażu, nie? Tutaj ostatni mecz wygrali 5-0. No i no niestety, no będziemy walczyć teraz. Nie będę pokazywał może składu, jaki będę wystawiał, bo no będę robił wszystko, żeby awansować do tej szóstej ligi. W następnym filmie w najbliższym czasie na pewno pojawi się rozbudowa stadionu i jakieś tam podsumowanie obecnego sezonu. Okej, myślę, że to by było na tyle. Już niedługo kolejne jakieś filmiki, także zapraszam.